Cześć, z tej strony CreepyTube Game i witam Was dzisiaj w pierwszym odcinku z kariery Norwich City. Ten pomysł podał mi Wojtas, napisał do mnie, żebym mógł nagrać jakąś karierę, no to pomyślałem, że zrobię karierę Norwich City i tak jak u innych jakieś tam są cele, to ja celem na tą całą serię jest nie spaść z Premier League. Ciężkie, ale mam nadzieję, że sobie poradzę. Więc sprawdźmy, jak wygląda tabela Premier League. Z takim Watford, z kim byśmy tu jeszcze mogli poradzić? Z Brentfordem może, jakimś studium z Burnley, Leicester, no tam 50-50. I w dzisiejszy cel, no to strzelić chociaż co najmniej jedną bramkę. Albo u siebie z Liverpoolem, albo u siebie z Leicester City, albo na wyjeździe z Manchesterem City. Więc na początek sprawdźmy, trening zróbmy na sam początek. Na razie nie będziemy robić transferów. To jest taki pierwszy odcinek rozpoczynający to wszystko. Czy no będzie z tego seria, ale to dopiero na spokojnie, zanim ja to wszystko ogarnę i te wszystko ustalowanie w szefie w imieniu całego zespołu Norwich City. Więc dobra, zobaczmy, jak sobie poradzimy sobie z Rangersami. Zobaczmy, szybka symulacja, oni mają tą formację tam. I przegraliśmy 2-0. Drugim naszym meczem to jest drużyna Anderlecht z Ligi Belgijskiej, jak mi się wydaje, i zobaczymy, jak sobie poradzimy. No i wygraliśmy, póki strzelił i Rasika. Czy Rasica, chyba Rasika. Będziemy grać z Cagliari, czyli mecz. Milan interesuje się, jak was pasuje. Nie. Czy jako Norwich City spróbujemy ich pokonać? Jest 1-1, czyli wychodzimy z samej grupy. Więc jest świetnie. Cieszę się, że wychodzimy z grupy. Gramy z West Bromem. Jak to tu wyglądają transfery? Grimaldo, Cuadrado za 21 milionów. Na co Liverpoolowi takiego obrońca? Czy się nie, że obrażam Cuadrado, ale się pytam, taki stary trochę. Teraz czas na West Bromish. Sobie poradzimy z... No i przegraliśmy. 85 minuta. Straciliśmy gola na 1-0. Przegraliśmy. No i tutaj jakiś Union SG przegrał z Rangersami 3-0. Nie wiem, czy to był walkover. Z Newcastle myślę, że też sobie poradzimy. Takie Southampton też na spokojnie, myślę. Dobra. Zacznijmy od przesymulowania do naszego pierwszego spotkania z Liverpoolem. Nie będę chyba go grał, no chyba że go zagramy sobie. Gdzie, nie, dwa mecze dzisiaj zagrać? Chyba zagramy, moi drodzy. Zagramy mecz u siebie. Dwa mecze u siebie zagramy z Liverpoolem i z Leicester City. A z Manchesterem City to możemy przekopać te 3-0, czy tam 4, czy 5, czy nawet 50-0. Trudno. U siebie musimy pokazać klasę, a z taką drużyną jak Liverpool to nie no, moi drodzy, musimy pokazać po prostu klasę, że my jako Norwich City jakoś sobie poradzimy. W prawdziwym życiu Norwich, jak pamiętam, zajęło 20 miejsce, czyli ostatnie miejsce w Premier League. Ale chyba, nie wiem, mieli chyba powyżej 20 punktów, chociaż nie wiem. O, mamy puchar. I albo wiecie co, zagramy, albo nie w sumie. Ten wie, na puchar z... Nie wiem, kurczę, ale tutaj się teraz dzieje. Dobra. Najbliższy mecz może być póki tutaj. Znaczy się, ja będę za Pukiego dawał i Dacha. To jest świetny zawodnik. 78 tempa. Jest jeszcze. No, sam. Polak. Pocheta. Więc też byśmy mogli go czasami używać. Na tej lewej pomocy, jak będziemy grali z samym na przykład Liverpoolem, czy coś takie mocniejsze mecze. Dobra, konfiguracja. Ja wam pokażę ustawienia gry. Jest 5 minut, klasa światowa. Zmień strój. Taki chcemy, a Liverpool nie zagra w swoich czerwonych. Jaki to jest strój? Ten wyjazdowy. No jak my gramy u siebie, co nieźle. No trudno. Dobra, moi drodzy, więc widzimy się już w meczu.
No i moi drodzy, jesteśmy na meczu Norwich City z Liverpoolem. No oczywiście, u siebie gra Norwich. I zobaczmy teraz pięknie, tutaj Sargent jedzie Diasa. Zobaczmy podanie do Aronsa. Gilmour, podanie do środka. Zobaczmy teraz tutaj podanie, ale niestety Dias tutaj przyjmuje piłę. Zobaczmy Luis Diaz do środka. Henderson. Virgil van Dijk. Fabinho. Thiago Alcantara. Robertson. Luis Diaz. Robertson, podanie do środka. Fabinho, może tu się źle wykona. Dobrze, brawo dla naszej obrony tutaj Norwich City. Nie dają też sobie za wygraną. I zobaczmy teraz. Puki, oj, złe podanie. A chciał chyba podać do przodu. Podać piłką prostopadłą, ale chyba nie wyszło. Zobaczmy Thiago Alcantara. Zobaczmy podanie Luis Diaz. O, jest podanie Roberto Firmino. I nasz król broni. Zobaczmy, Virgil van Dijk z główki, nieudany król bierze piłeczkę. Zobaczmy podanie do naszego sargenta, naszego prawego pomocnika. Zobaczmy teraz Norman. Gibson. Norman. Podanie do Les Melou. Norman. Oj, tutaj źle wygląda, zobaczmy teraz Puki. Podanie do środka, Les Melo, zobaczmy, szykuje się chyba akcja. Zobaczmy, Les Melo z dystansu! Ale i są broni, ale chwila, to jeszcze nie ma koniec akcji. Andrew Robertson nie powstrzymał Gilmura, zobaczmy Gilmour. Les Melo! 1-0! 1-0! Norwich City jedzie Liverpool! 14 minuta! Z główki! Les Melo strzelił bramkę! Zobaczmy tutaj prześwietny boom! Liverpool dostał w 14 minucie gola. Norwich City pokonuje Liverpool. Andrew Robertson. Diaz. Zobaczmy teraz na lewe skrzydło. Zobaczmy teraz Arons. Szykuje się na lewe skrzydło. Oj, dobrze, brawo. Piękny przechwyt. Aronsa, piłkę dla nas. Gilmour. Arons. Gilmour. Oj, faul! Panie sędzio, to jest definitywna żółta kartka. Thiago Alcantara, żółta kartka dla niego. Sargent. Oj, złe podanie, zobaczmy teraz Diaz. Fabinho. Robert, nie wiem kto tam był. Salah. Roberto Firmino. Henderson. Gdzie chyba podanie na drugą stronę, teraz zobaczmy co tu się dzieje. Henderson biegnie z dystansu! Król pięknie broni. A to chyba nie jest koniec akcji, jest rzut rożny. Gilmour. Zobaczmy. Fabinho! Ale niestety nie trafił mocno bramkę. Czekajcie za długo chwilę. Jestem już, moi drodzy. Musiałem oddzwonić. Lecimy teraz Hanley. Oj, złe podanie, zobaczmy teraz Roberto Firmino. Thiago. Roberto Firmino z dystansu! Pięknie król broni. 23 minuta spotkania. Jest 1-0 dla Norwich City. Po kapitalnej główce Les Melou. Zobaczmy, Virgil van Dijk! Oj! Co tam się stało? Nawet nie wiem, kto to był. Czekajcie, ja chyba muszę zmienić ten pokazywanie nazwisk, bo ja z takim czymś to ja nie mogę grać. Czekajcie, jak to się, gdzie to się robiło. Wybierz opcję świetlenia w trakcie meczu paska nazwiska wskazującego. Dobra, nie będę zmieniał, trudno. Zobaczmy, król podaje do Gibsona, zobaczmy, podaje na lewą stronę, zobaczmy Rashika. Les Melo, czyli zdobywca naszej bramki. Williams. Les Melo. Norman, Gilmour, Norman. Wysunięcie Rashika, 2-0! Norwich City, co robi z Liverpoolem? Co tu się dzieje? Klasa światowa i jedziemy Liverpool! 27 minuta i Rashica daje nam szansę, a ja z takim Leeds United, jak grałem karierę Leeds United z przeciwnikiem Manchesterem City, to i Liverpool, znaczy Manchester City jechał jak chciał, a tutaj pięknie, proszę bardzo, z Liverpoolem 2 do 0. 29 minuta spotkania, już 30. Zobaczmy, piękne podanie do Puki. Oj, złe podanie. Zobaczmy, Van Dijk. Fabinho, Roberto Firmino, Fabinho, Thiago, Roberto.
Oj, podanie na prawą stronę boiska, zobaczmy, Mohamed Salah. Oj, tutaj się może składać mocna akcja, ale tutaj pięknie nasza obrona. U siebie to taki możemy mecz mieć, moi drodzy. Zobaczmy. Les Melow. Podanie tutaj do Pukiego. Zobaczmy wysunięcie do tyłu, zobaczmy Rashika. Norman, wysunięcie, chyba nie dobiegnie Gilmour, a niestety. Ale muszę wam powiedzieć, dwie piękne akcje, które zakończyły się dwoma pięknymi golami, które dają nam przewagę i nie wiem, jak sobie Liverpool poradzi z tym, że zobaczmy Roberto Firmino, Luis Diaz, podanie Roberto Firmino, 2-1. 39. minuta tego spotkania i Roberto Firmino strzela na 2 do 1. Jak chociaż zremisujemy, to będę chociaż zadowolony, że te dwie bramki Norwich City strzeliło. Ale co tu się dzieje teraz? Złe przyjęcie, Thiago, Roberto Firmino, Fabinho, Mohamed Sa Herder Henderson. Ślisk nie ma, Mohamed Salah tutaj się szykuje, zobaczmy. Mohamed Salah kontruje, nie, ale pięknie obrona, Jurgen Klopp nie wie, co się dzieje. Zobaczmy, Thiago Alcantara, Roberto Firmino, broni król. Brawo. Mohamed Salah, rzut rożny, zobaczmy. Mohamed Salah, Luis Diaz, piękne wybicie przez Sargenta. Fabinho, Thiago Alcantara, zobaczmy, nie ma, 2-2, spalony, spalony. Roberto Firmino zaliczyłby drugą bramkę, ale sędzia musiał uznać spalony, ponieważ wyszedł. No i się okazał spalony. Gilmour, zobaczmy, Gilmour, zobaczmy. Oj, złe przyjęcie, ale tutaj Les Melo jeszcze ma piłkę. Oj, złe przyjęcie. Teraz po raz kolejny Liverpool ma szansę. Fabinho, Roberto Firmino. Będzie chyba szansa. Jest obrona po raz drugi. Bardzo dobra obrona w naszym wykonaniu. I koniec pierwszej połowy. Muszę zobaczyć, moi drodzy, jak 51 posiadanie piłki ma przeciwnik. Mnie podaj mamy. 9 strzałów ma Liwe. Moi drodzy, Liverpool ma 9 strzałów, my mamy 3. Liverpool ma 51 posiadania piłki, my 49. Jakim cudem oni mają oczekiwane bramki 2,9, jak my mamy 1,8 i z nim wygrywamy. Ale dobra, Norman. Oj, złe podania do Rapuki. Póki zobaczmy. Oj, ale złe przyjęcie. Odebranie piłki, niestety, no póki, no niestety źle zadziałało. Dobra, to moi drodzy, zróbmy od razu może na zmiany. Naszym składzie weźmy te. O nie, nie dodałem go. Dobra, to zróbmy tak. Rasika pójdzie tu. Tutaj pójdzie Pocheta. Albo zróbmy, że Pocheta pójdzie na atak. No trudno, no nie jego pozycja, no trudno. Zobaczmy to. Alexander Arnold, Henderson, Mohamed Salah, Roberto Firmino. Piękne przyjęcie, jest faul. To może być czerwona kartka. Żółta. Schodzi Puki, wchodzi za niego Płacheta. Polski zawodnik. Zobaczmy, podanie do środka, ale. Niestety, kto to sciapciał? Chyba Virgil van Dijk tam się szykował. Zobaczmy, jak z mora obrońców. Pierre-Emerick Aubameyang. Jeden na dwie bramki. Zobaczmy, Hanley, Gibson, Les Melow. Oj, złe przyjęcie. Zobaczmy, Alexander Arnold. Alexander Arnold, zobaczmy. Mohamed Salah. Podanie do środka Henderson. O, złe przyjęcie i piękne odebranie piłki przez Norwich City. Zobaczmy, Les Melow. Oj. Oj, teraz się źle dzieje. Źle się dzieje. Tiago Alcantara. Dwa. Król broni. I mamy transfer potwierdzony. Luis Muriel z Atalanty, jak pamięta, przychodzi do Aston Villa. Oj! Król broni! Strzał chyba Virgilem van Dijka. Już nie pamiętam. Oj, złe przyjęcie. Złe podanie. Norwich City. Zobaczmy. Van Dijk. Van Dijk. Branoga! Król broni! Bardzo dobrze. Brawo. Mohamed Salah, zobaczmy po raz kolejny rzut rożny. Van Dijk! Aj, aj, aj. Źle.
Słabo to się przyjęło w tej. O, ale fał, panie sędzio! Roberto Firmino chciał chyba skosić naszego obrońcę. To za to powinna być co najmniej żółta. A to zobaczmy Płacheta. Faul! Zobaczmy Roberto Firmino, podanie do Salaha. Jest pięknie odebranie. Zobaczmy teraz Les Melou. Norman. Nie ma spalonego. Płacheta. Zobaczmy podanie do środka. Norman. Aj, odebranie przez Van Dijka. Matip. Merino. Spadanie do prawej strony, ale pięknie nasz obrońca jedzie. Rashica. Les Melou. Les Melou. Płacheta. Oj! Zobaczmy. Co jest, no? Panowie, weźcie tą piłkę. No weźcie. Zobaczmy teraz, moi drodzy. Fabinho, Thiago, Fabinho. Mohamed Salah. Oj, źle tutaj się zajęło. Oj. Mohamed Salah. Mohamed Salah. Fabinho. O Jezu, Firmino. 2 do 2. Norwich City wygrywało 2-0 i w 70 minucie tracą gola na 2-2. No niestety muszą się teraz Norwich City spiąć, żeby jeszcze jakoś ten wynik odbudować. Wygrać jeszcze to spotkanie, co najważniejsze. Zresztą teraz Rashica, podanie na prawą stronę. No Van Dijk kryje tego Płachetę jak normalnie nie wiem co. Sargent, Gilmour, Norman. Zobaczmy, Les Melou dał szansę. Les Melou, Alisson broni. Schodzi Roberto Firmino, schodzi za niego nie wiem kto. Minamino, czyli Japończyk. Zobaczmy teraz Les Melou. Podaje do środka. Zobaczmy Płacheta. Zobaczmy wysunięcie na lewą stronę. Norman. Norman! Obok bramki. Alisson, podanie do Robertsona. Fabinho. Thiago. Minamino. Mohamed Salah. Krycz tam środek, krycz tam środek. Oj, niebezpieczna sytuacja dla Liverpoolu. Liverpool, Thiago! Król nie obronił, 3 do 2. No i Liverpool wygrywa. A mówiłem, żebyśmy się jeszcze. A mówiłem tak sobie, żebyśmy się jeszcze nie cieszyli. Bo jeszcze stracimy te 3 bramki. Lub nawet więcej. Ja mówiłem. Kurde, ale dobrze zagraliśmy. 2 bramki u siebie. Jest naprawdę spoko. Zobaczmy teraz podanie. No co to było za podanie? Płacheta! A byłaby czysta sytuacja. Fabinho. 83 minuta. Kolejny mecz. Liverpool z Burnley. Ale to nas nie obchodzi. Nas obchodzi tylko Norwich. O, zobaczmy. Mocne podanie na lewą stronę. Luis Diaz. Jedzie go tam Arons. Przyjął piłeczkę. I teraz szykują się jak kontro. Kontrą się szykują Norwich City. Płacheta. Nie wiem, gdzie to było w ogóle za podanie. Alexander Arnold, podanie, zobacz. Oj, źle teraz. Minamino. Zobaczmy. Podanie do środka. Thiago Alcantara! Nad bramką. 88 minuta. Schodzi Thiago Alcantara. Wchodzi za niego Sadio Mane. Czyli będzie pogrom, moi drodzy. Zobaczmy teraz Gibson. Hanley. Podanie do Normana. Williams. Podanie do środka, Les Melou. Zobaczmy, co teraz zrobią. Płachet. Chłopaki, zgrajcie się, panowie, no. Ludzie, 2-0 był. O! Les Melou. O! Zobaczmy teraz, Płacheta może mieć pierwszą sytuację. Chociaż nie. Chociaż nie, zobaczmy teraz. Czemu Atasę tak łatwo piłkę, no? Oj, chyba już nic nie zdołamy. Mohamed Salah i Liverpool mogą zrobić ostatnią sytuację w tym meczu. Zobaczmy, Mohamed Salah kiwa obrońców. Oj, ale piękna obrona naszego obrońcy. Ale Norwich City przegrywa 3 do 2 u siebie z Liverpoolem. Ale i tak dobry mecz moim zdaniem był. I teraz, moi drodzy, więc przechodzimy już do tabeli. Dzień dobry. Oczywiście. Zapraszam. Co pani chce mi powiedzieć? Sztab kolejniowy czują rozczarowanie po tym spotkaniu, w którym nie udało się otworzyć korzystnym wynikiem. No, był spoko wynik. Sezon to maraton, a nie sprint. Wymaga więcej. Sezon to maraton, a nie sprint.
Nie za słabi, nie byliśmy za słabi, byliśmy dobrzy, powiem. Hanley stracił formę, a to rozlało się to na właściwe, co to znaczy, żeby to był dla niego początek końca. W momencie się powiedzieć, jest na wyczerpaniu. Stąd może już piąć w górę. Wszyscy mamy wzloty i upadki, nieważne co. Ile warta jest zwyżka formy, która prezentuje Hanley? Pochwała elastyczności. Dobrze w obronie zajechał z Gibsonem. Ale niestety straciliśmy 3 bramki i niestety no. Nory, ale nie jesteśmy ostatni, jesteśmy 16 w tabeli. Ponieważ tutaj Leeds United dostał 2-0. Watford 3-1. A z kim te 3-1? Z Aston Villą. Arsenal remisuje z Brentfordem. Nie. Zostawię wszystko na mecz u siebie. No, możemy u siebie. No, znaczy się szczerze, możemy u siebie przywalić ten mecz wyjazdowy, bo i tak Manchester City jest za mocny, więc. A jak się uda walnąć remis, to będę taki zadowolony, że kurwa mała. I zobaczę Manchester City na wyjeździe 2-1, ale 2-1! Okej, dobra. Jak tam poradzimy sobie w pucharze na wyjeździe, nie. Co to jest za drużyna? Ja pierwszy widzę takie w ogóle logo. 5-4 w karnych, więc niestety słabo zaczynamy ten sezon. Po dwóch porażkach, więc musimy się teraz, moi drodzy, odkuć. 91 oceny ogólnej. Za co to? Za co? O, i tutaj proszę bardzo, jest sezon, który wam mówiłem. Premier League uniknij spadku. Czyli, moi drodzy, musimy uniknąć spadku w tym sezonie. Ale też będę musiał tutaj dodać naszego zawodnika Idaha. Ja i Halu mówiłem, Boże. Dajmy sobie tego Pukiego. Tu jest. Dobra. Płacheta to będzie wchodził z ławki. Byram to tam cicho. Jest wszystko dobrze. Jak sobie poradzimy z Lesterem? I czy jesteśmy w ostatniej trójce? Nie jesteśmy! Po dwóch porażkach nie jesteśmy w ogóle na ostatnim miejscu. Jest Leeds United, Southampton i Watford. I wiecie co, moi drodzy? Chyba będę robił tak, że będziemy robić co miesiąc, czyli tak. Ten pierwszy odcinek, drugi odcinek, trzeci odcinek, czwarty odcinek, piąty odcinek. Co? 7 meczy? No to będzie mocny odcinek. To czekajcie, jeszcze raz, czekaj, bo ja słabą pamięć mam. Więc tak, raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No i 11, ale to połączymy to z majem. W grudniu 7 meczy, a jeźdź pan! Dobra, moi drodzy, więc jak widzicie, klasa światowa. Moi drodzy, przechodzimy już do meczu. Ivan Perisic, Fofana, Soyuncu, o nie, o nie. Dobra, przechodzimy już do tego spotkania. I moi drodzy, zaczyna się. James Maddison, pozycja prawego pomocnika, 24 lata. Rozgrzewa się sam Leicester City przed meczem wyjazdowym, czyli u nas, u siebie, Norwich City. Po raz kolejny nasi wszyscy kibice chcą pokazać nam, że są z nami. Wpuściłem Idaha za samego Pukiego, ponieważ chciałem przetestować ten młody talent. Zacznę teraz Sargent, pierwsze minuty spotkania i możemy mieć pierwszą sytuację bramkową. Zobaczmy, Sargent kiwa tutaj obrońców Leicester City. Podanie tutaj, oj, chyba złe podanie właśnie do samego pomocnika. Leicester City to wykorzystał i teraz jedzie z kontrą. Zobaczmy, Al Gripton, Ndidi, Bertrand, nie będę mówił na tego nazwiska, bo jest za długie. Jamie Vardy, Ndidi, Al Gripton. Czy jakoś tak? Jamie Vardy! 1-0, 7 minuta spotkania, Leicester City już. Ajajaj, to będzie źle, moi drodzy. Musimy uniknąć spadku. Chyba muszę po tym odcinku jakieś zrobić transfery. Bo nie wiem, czy sobie poradzimy w ogóle w Premier League. Jak już w 7 minucie tracimy z Leicesterem. A w 13-14 minucie jechaliśmy Liverpool. To też jest szokujące. Zobaczmy teraz Idach. Zobaczmy, może tutaj pokiwać obrońców. Zobaczmy Idach. Kiwa obrońców, zobaczmy Idach. Oj, chyba źle. Zobaczmy. Oj.
mógłby być karny. Zaczynamy teraz Les Mellow, podaje do Normana. Norman, kiwa, Norman! 1-1! 11 minuta! Jednak... Dobra, co wam to co mówiłem? Jednak sobie, moi drodzy ludzie ci z Norwich City dadzą radę. Dają se kurde bela radę. Dają. Kasper Schmeichel... Czy to jest Kasper Schmeichel? Kasper Schmeichel. Nie udało mu się niestety obronić, chociaż wolę sprawdzić, co to jest, nie wiem, bo ja mylę tych, mylę Kaspra i Petera. To jest Kasper Schmeichel, dobra, czyli Peter Schmeichel, dobra, więc nieważne. 11 minuta, Norman, nie Parkę, 1-1, Leicester City dostaje bramkę. No na wyjeździe, no, zacznijmy Idach, prześwietny odbiór, po raz kolejny, oj, jednak złe podanie, zacznijmy Jamie Vardy, Perisic, potężny zawodnik, moi drodzy, Ndidi, Albrighton, dobra, zacznijmy, czy to będzie podanie do Jamie'ego Vardy'ego, jest podanie do tyłu, Ndidi, ale piękny przechwyt naszego Normana i zacznijmy teraz wysunięcie do Sargenta, Sargent, Gilmour, zobaczmy Gilmour, podanie do Idacha. I tak będzie podawał na drugą stronę. Zobaczmy Rasika. Zobaczmy kiwka. Idach podaje. Do środka podanie do Idacha. Oj, źle. Źle. Źle, moi drodzy. Cofaj się do obrony. Cofaj się do obrony. Czyli się zapomniałem powiedzieć, że naszym. Ja jestem trenerem pod nazwą Jan Malina. A co? Zobaczmy Albrighton. Przez wyścig tego chłopa z boiska, bo mi się język plącze. Bertrand. Mógłby być przechwyt. Zobaczmy, Ndidi, Jamie Vardy, ale nie zdoła dobić do piłki. Zobaczmy, Norwich City. Hanley, Arons, Gilmour. I chyba Gilmoura sobie wykupię. Tak, Wojtas mi podpowiadał. Zobaczmy, Idach. Z Idach złe przyjęcie i tracą po raz kolejny piłkę. Zobaczmy, moi drodzy. Perisic. Mają Leicester City ma potężne transfery. Zacznę teraz Madison na prawej stronie. Oj. Ivan Perisic. Jest dobrze. Williams. Les Mellow. Gilmour. Zobaczmy, Norman, ej, rzut wolny, żółta kartka za Sojunczu. Zobaczmy, Norman, ale chyba on nie będzie strzelał, będzie strzelał Rasika, potężny strzał. Nie wiem, jaki on jest w ogóle reprezentacji, zobaczmy, Rasika, o jest. Ale tutaj Jan Malina pociesza Rasika i mówi, spokojnie, mam jeszcze całą tylko połowę, na spokojnie. Zobaczmy, Kasper Schmeichel, Jamie Vardy. Oj, faul! Tutaj był chyba, moi drodzy, faul. Zobaczmy teraz Madison. Podanie, Albrighton. Teraz Norman, podanie do Gilmoura. Mogą wykorzystać sytuację, kiwa obrońcę. Zobaczmy, Fofana tutaj biegnie do samego naszego... Oj, złe przyjęcie, no i tracimy piłkę. A mogła być dobra sytuacja. Albrighton, Sargent. Bertrand, Ndidi. O, co tu się dzieje? To ale wylew! Ivan Perisic! Ivan Perisic! Brawo, nasz obrońca, brawo! Fani Norwich City klaszczą. Biją brawo naszemu obrońcy. Zobaczmy, król broni. Rzut rożny, 39 minuta. Madison, Albrighton. Soumare. Sojunczu. Sojunczu, zobaczmy, Madison, piękny, obrona, oj, tutaj był chyba, tutaj było potknięcie zawodnika Leicester City, zobaczmy teraz Idach, Gilmour, zobaczmy wysunięcie, a tutaj chyba Sojunczu już goni Idacha, zobaczmy, ale kiwka, Boże, na poziomie, nie, Messi, nie, Idach nosem Messiego wciąga z kiwkami. Nie no, żartuję oczywiście. Bertrand, Albrighton. Ale chyba złe podanie. Nie, tak, dobre podanie. Czym Perisic. Soumare. Jamie Vardy. Soumare. Madison. Podaję do Jamie Vardy'ego.
to może być mocna sytuacja. Moj, ale źle, 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 źle. Zacznijmy teraz Albrighton. Zresztą podanie do środka Ivan Perisic. Zobaczmy Ndidi. Marty! Dobrze, obrona. A to jest chyba nie koniec akcji. Z główki. Dobrze, nasza obrona Norwich City sobie radzi. I mamy 1-1. I dobra, moi drodzy, widzimy się już, moi drodzy, po przerwie. Jesteśmy, moi drodzy. I Leicester City rozpoczyna. Zobaczmy teraz Ndidi. Perisic. Ale Brighton. Zobaczmy podanie Vardy. Oj, ale dobre przyjęcie przez Gibsona. Oj! Się może bardziej przybliży do ekranu. Madison. Perisic. Nie, co tam się dzieje? Bardzo dobre przyjęcie. Zobaczmy teraz. Oj. Nie! Ale splony. Dobra. Uf. Król, daj, podaj. Hanley. Pyk. Norman. Les Melow. Oj, dobre przyjęcie do Rashiki. Teraz jest potwierdzony Dimitri Payet. Przychodzi do Manchester United. Teraz zobaczmy, co to robi Rashika. Rashika jak... I dach, lewa noga! Schmeichel broni. Się bym nawet spodziewał, ale dobra. Zobaczmy Rashika. Oj, zła sytuacja pod bramką rywali. Zobaczmy teraz Les Melow. Zobaczmy, czy będzie Les Melow z dystansu. Oj, no to fajnie walnął z dystansu. Jamie Vardy, you want the party. Zobaczmy podanie, ale tutaj pięknie Williams piłkę bierze. Dobra, Idach, Gilmour. Gilmour, zacznę podanie do Idacha. Idach, zobaczmy, nikt go kryje. Sam na sam, 2-1, 2-1. 57 minuta, Idach strzela na 2-1 z Leicester City. To będą pierwsze 3 punkty i to jeszcze u siebie. Czy to był naprawdę Idach? To był Idach. 57 minuta. I bardzo dobrze. Lecimy, moi drodzy, z Leicester City. Jedna bramka w pierwszym meczu. To był, nie, to był debiut Idacha. I już bramkę strzelił. Nice. Zacznijmy Ivan Perisic. Podaję do Jamie Vardiego. Ale Brighton. Piękne przejęcie. Przez Norwich klaszczą wszyscy. Będą mieli, moi drodzy, wszyscy 3 punkty. Trzeci mecz i już pierwszy punkciki dla Norwich City. Ale będą musieli się, moi drodzy, postarać, żeby jeszcze bardziej pokonać rywali. I nie spaść z tej Premier League, bo ja naprawdę chcę jakoś być tym trenerem, który jakoś poradzi sobie w Norwich City. Kiwa zawodnika Leicester City. I teraz Norwich City prowadzi kontrę. Gilmour, Les Melow. Les Melow, Gilmour, Idach, Les Melow. Zobaczmy, oj, podanie, ale tutaj niestety no nic nie poradzili nasi. Teraz to może być nieładna sytuacja pod naszą bramką. Zobaczmy, Jamie Vardy. Soumare. Nie, tu jest Vardy, a to był Perisic, dobra. Oj, Madison. Był faul. Czy nawet spalony. Zobaczmy, kto to jest? Za Albrightona, kto to jest? Nie znam zawodnika, szczerze. Nie poznaję. Perez, okej. Okay. Perez. Dobra. Les Melow, zobaczmy z kontrą po lewej stronie Rashika. Podanie do środka, Les Melow. Perez. Jamie Vardy. O nie, zła sytuacja, Perez. Piękne przyjęcie przez Norwich. Klaskać, moi drodzy, to jest prześwietny mecz dla Norwich City. Les Melow, Rashika. Ja chyba mówię źle, to chyba nie mówi się na niego, Rashika. Teraz trudno, Idach. Zobaczmy, Idach. Oj, przejęcie Leicester City. Mamy... Oni mają 2 razy więcej podań, ale my mamy... Dobra, nieważne. Oj, ta zła sytuacja pod bramką naszą. Jamie Perez! Król broni! Brawo! Brawo, król! Brawo! A teraz mamy tutaj Soumare, zobaczmy. Jamie Vardy. Madison.
Rasika, Norman, Les Melo, oj. Król broni po raz kolejny. 83. minuta już spotkania i jest 2-1 dla Norwich City. Czy uda się Norwich City zdobyć pierwsze punkciki w tym sezonie? Ale teraz zobaczmy. Perez! Pięknie raz! Ale jaki faul, panie sędzio! I teraz Maddison ma szansę, żeby podać do kogo i strzelić bramkę lub chyba strzelić rzut wolny. Zobacz, Maddison! Bardzo dobrze się król ustawił. Gibson, Norman, Les Melo, Idach. Zobaczmy, Idach kiwa tam obrońcy. Zobaczmy, czy będzie to, będzie to druga sytuacja, bramko. Idach. No Jezu, chłopie. 88. minuta spotkania i jest 2-1 na Norwich City. Zobaczmy teraz, tutaj pięknie będzie przyjęcie przez Aronsa. Pięknie klaszczą kibice. Bardzo dobrze, uff! 90. minuta, możemy grać moi drodzy na czas, ale my tacy chamscy nie będziemy, gramy dalej. Ile doliczonego czasu? 3 minuty doliczonego jest nie najgorzej. Oj, teraz zaczmy Rasika. Oj, złe przyjęcie. Teraz Leicester City będzie mógł skontrować. Zaczmy Jamie Vardy. Perez! Perez! Nie! Jest! Słupek! Ale fart! Fart! Na co ty mnie faulujesz? I moi drodzy, to już koniec. Norwich City wygrywa u siebie z Leicesterem City 2 do 1. Dobra, moi drodzy, widzimy się już w tabeli. Dzień dobry. Z Leicesterem City u siebie 2-1, ale z Liverpoolem 3-2 to tam nie. Strzeliście decydującą bramkę, jak można podsumować ten mecz? Byliśmy lepsi. Czas skupić się na kolejnym meczu. No, skupić się na kolejnym meczu, nie mówić, że byliśmy lepsi, bo tak nie jest. Wygraliście dzisiaj, ale ledwo. Czy taki wynik może cieszyć? Oczywiście, że cieszy. Nie, musimy grać lepiej, cieszę się z wygranej, zwycięzcy się nie rządzi. Cieszę się z wygranej, oczywiście. Morale zespołu zadowolone, a taka niefajna buźka. Jak trudno było powstrzymać napastników klubu Leicester przed strzeleniem bramki? Nie było łatwo, po prostu poraliśmy swoje, możemy się od niego uczyć. Nie było łatwo. I są szczęśliwi i moi drodzy, tak kończymy pierwszy miesiąc, jakim jest wrzesień. Co ja gadam? Sierpień, tu jest wrzesień dopiero i zagramy sobie wtedy na wyjeździe z Arsenalem. No kurde, nie wiem. Trudne są spotkania. No chyba z Watfordem sobie poradzimy, więc chociaż Everton. To po prostu, nie, walnę sobie po prostu mecz Watforda z Evertonem, lub coś tam takiego, nie. Nie wiem, kiedy będzie kolejny odcinek, zobaczymy. Mamy 24 miliony powołania do kadry. Okej, dobrze, dobrze. Oferta wypożyczenia. Czy będę, czy, ja tak, na razie chcę sobie kogoś wypożyczyć z takich większych lig. Ja spytam się jakichś tam drużyn, czy ten, jak się nazywa ten obrońca, ten z... Olympique Lyon. No kurczę, jak on się nazywał? To był środkowy obrońca narodowości francuskiej z Ligi Francuskiej. Więc zobaczmy, moi drodzy, wyszukaj. I... O Jezu, będę tutaj szukał tak w około. Lecimy, moi drodzy. Francja, Ligue 1 i teraz... O, jest. Nica. Jest. Aha, okej, to nie jest jednak on. Ale chyba też byśmy mogli sobie topi dodać. Zobaczmy go w transferach i zaproponujmy wypożyczenie. O Jezus Maria, wy go chcecie naprawdę? No, ale nie obchodzi mnie to. To weźmy jakiegoś youngstera, przysięgam. Jakiegoś mocnego środkowego obrońcę z Premier League. Żeby był jakiś młody, taki no 22 lata. O Boże. O, Brad White, Chalobah jest.
Nie wiem, ile byśmy mogli za niego zapłacić. I by się chyba przydał. Jest Konate, więc byśmy mogli za niego zapłacić, ale chociaż kurde, on może być drogi. Jest Malang Sary, więc też z tego weźmy. I ten Rhys Williams. I spróbujmy tych trzech zawodników jakimś cudem do nas sprowadzić za minimum 20 milionów. Wiem, śmieszne pieniądze, ale dobra. No, teraz się żyje, się mówi. Dobra, najpierw Konatę. A, dobra, do widzenia. To wiemy, za mało wiemy. I ten Rhys Williams. Ile by kosztował Malang Sar? Na Foodbinie gdzieś jest. Na Foodbinie mogę faktycznie sprawdzić, ile on kosztuje, tylko że nie. Wiecie co, moi drodzy, dajcie mi chwilę, ja pójdę sprawdzić. I więc, moi drodzy, tak. Sar ma walutę 7,5 miliona i kwota, jaką chyba tam na miesiącce, to jest 60 milionów. Boże, tysięcy. 22 lata i jeszcze spłaciłem tego Rhys Williams. Ile za niego bym zapłacił? Czekajcie, ile? Rhys Williams. Jest środkowy obrońca, 65. 1,6 miliona. A jakich tam mamy w ogóle obrońców, powiedzcie mi? Bo jak tak, to bym mógł sobie ich dwóch wziąć do siebie. Za taką kwotę. 7,274. Kto by się tu przydał? Prawy pomocnik. Chociaż ile Sargent ma lat? 21. O nie. No nikt tu nie jest taki stary. O jest, Les Melo, ale on chłop nam dupę ratuje. Arons 21, 29, Hanley. Williams 20, Król 33, więc byśmy mogli chyba jakiegoś bramkarza zmienić. Chociaż nie wiem, czy jest jakiś taki tani. To byśmy mieli zmiennika, chociaż czy ja chcę? Na razie. Czy ja. Znaczy, chyba ja dam już. Nie, Rhys Williams, nie. Chociaż, czekajcie, ile potencjału miał Rhys Williams? 79 potencjału, a tutaj jest Arma też 79. Więc spróbujmy. Chociaż. Rhys Williams jest wyższy. Dajmy za niego te. Ile oni tam chcieli? 1,6 miliona? To dajmy te im 1,6 miliona. A co? 1,6 miliona za Rhys Williamsa i jest git malina, jest git, mamy obrońcę. 100,95 m, mocny zawodnik. Dobra, sporadyczny może być, będę go tam czasami wpuszczał. 5 lat oczywiście. Kwota odstępnego bez, bardzo dobrze. I teraz, jaką chcesz płacę? 13 tysięcy płacy! To dajmy mu te 13 tysięcy, a nie wiem, dajmy mu ten bonus za podpis 100 tysięcy, spróbujmy, czy na takie coś się zgodzi. Mutmarina! Mamy Rhysa Williamsa jako zmiennika za naszego Hanleya. No bo też nie będzie czasami wyrabiał. Kto tu, ile ten Zimmerman ma lat? 28, więc chyba też niby nie poradził. Ja bym tego Sorensena sprzedał. Chociaż ile ma Byron? 27, oj bo, o Jezus! To jest młodszy, 2-3. 2-7, do widzenia. Dajmy tego Rhysa Williamsa. Będzie nam czasami w obronie jechał. Chociaż dajmy mu też rozwój. Ja chcę dać mu rozwój. Ja chcę dać mu lepszy rozwój po prostu. Do obrony. Nie wiem, ile to będzie trwało. Może to nawet trwać, nie wiem. O, ten Williams to on na wypożyczeniu w klubie Norwich City. On jest na wypożyczeniu. A czy to nie jest przypadkiem ten, który z 2 metrów nie trafił do bramki i go. A, dobra, nieważne. Dobra, gdzie jest? Jest Rhys Williams. Plan rozwoju. Wielki potencjał. Więc tak, co byśmy mu dali? Najlepiej bym dałbym mu ściany bym mu dał, chociaż. Zgrywający obrońca, tu jest obrona fizyczna z 15 tygodni, tutaj jest 16, a defensywny środkowy obrońca. Czy nie, ja bym bardziej szedł, nie, dyblik mnie tak średnio, ja bym szedł chociaż kurde. Dałbym mu chyba.
ten stoper, dałbym mu tego stopera, by sobie bardziej poradził. Bym go wpuszczał na tą drugą połowę, jakby był. Dobra, no i dobra, tak to na razie sobie poradzimy. Moi drodzy, dziękuję za oglądanie tego odcinka, który będzie pewnie bardzo długi, ale naprawdę udało nam się zrobić prześwietny transfer za 1,6 miliona. Więc dziękuję moi drodzy za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, czy to z FIFA, czy to z WWE, czy to z czegoś, nie wiadomo. Trzymajcie się i cześć.